dwa lata temu się spotkaliśmy na tej sali, kiedy były pewne informacje, może do końca niepotwierdzone, że ośrodek na Jastrzębiej będzie likwidowany. Ta informacja wywołała w rodzicach ogromny niepokój, bo przede wszystkim nasze dzieci potrzebują dużej, całościowej rehabilitacji. Są tam dzieci częściowo uszkodzone, są też całościowo, więc jest to niepełnosprawność sprzężona, tak jak moje dziecko, które potrzebuje całości. W tym momencie, i to jest problem nie jednej rodziny, kiedy my jako rodzice otrzymujemy dodatkowe wynagrodzenie, płacimy za ośrodek 100%. Płacimy, nie płacimy. Zostawiamy dziecko w domu. Dziecko nie ma rehabilitacji. Takie jest nasze rozwiązanie. Chcielibyśmy, prosilibyśmy, żeby w jakiś sposób to można było zmienić. Zmienia się trochę. Widziałam propozycję, projekt obecnej uchwały. On jest zadowalający. Nie ma już granicy 600%, ale jest 300%. Więc dla mnie to pewnie i dla innych rodziców będzie pewna stabilizacja. To jest, cieszę się, że tak się dzieje. Myślę, że powinniśmy się spotykać, żeby dopracować jeszcze pewne rzeczy, żeby inni Lubinianie, zwłaszcza ci młodzi, dzieci, miały odpowiednią rehabilitację właśnie tu, na miejscu, bo w pewnym momencie ja sama zaczęłam się zastanawiać, czy ja znów muszę zmienić swoją lokalizację, swoje całe życie. Zmiana domu, zmiana pracy. Przed każdym dylematem, rodzice stają właśnie przed takimi dylematami. Nie tylko ja tutaj się przeprowadziłam, drodzy Państwo, nie tylko ja. Ale sytuacja czasami tak powoduje. Chcielibyśmy, prosilibyśmy, żeby nas jako rodziców, jako głównych zainteresowanych informować o pewnych rzeczach, które mają zaistnieć. My na przykład nie wiedzieliśmy, to wyszło zupełnie przez przypadek, że będzie zmiana lokalizacji. My możemy też psychicznie się do niej przygotować, zobaczyć, jak będzie wyglądała przyszła nasza droga do tego ośrodka, dopracować sobie pewne logistyczne rzeczy. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczeniem z pomocy społecznej i gdzie by one nie były, przez kogo realizowane, czy tak jak dotychczas, jeszcze na dzień dzisiejszy, w jednostce organizacyjnej gminy, jaką jest Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny, działający w strukturze MOPS, czy gmina zleci to zadanie, taka jak w tej chwili jest propozycja w drodze otwartego konkursu, czy nawet chciałaby, nie wiem, wykupić te usługi, to i tak jest to świadczenie z pomocy społecznej i zawsze będzie się odbywało w oparciu o wywiad, rodzinny wywiad środowiskowy, czyli badanie sytuacji różnej rodziny, w tym dochodowej, i zawsze w oparciu o sytuację dochodową będą ustalane odpłatności. Więc to jest, powiem, że nie może być wyłączony z MOPS-u w sensie takim, że nie będzie to świadczenie z pomocy społecznej, bo ono zawsze będzie świadczeniem z pomocy społecznej. Ta regulacja nowa, czyli właściwie trzeba dwie te uchwały połączyć, bo dostosowuje decyzje gminy, te planowane zmiany, wobec tego już nie będzie ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny, ale to nie jest likwidacja, ponieważ on działa w strukturze MOPS-u, więc jako tako likwidacji nie ma, tylko jest wyodrębnienie części zadań i powierzenie, tak jak powiedziałam, w drodze konkursu ofert. Te uchwały, to zresztą pani Kubera powiedziała, że z punktu widzenia odpłatności są o wiele korzystniejsze i są o wiele korzystniejsze, natomiast nie zmienia się ani zakres świadczonych usług, ani kompetencje pracowników, wręcz przeciwnie, właśnie zagwarantowane jest bezpieczeństwo świadczenia usług na wysokim poziomie poprzez przekazanie w trybie kodeksu pracy, przekazanie pracowników tych, którzy dotychczas pracowali, którzy mają odpowiednie kwalifikacje. Co do warunków lokalowych, to może ja się nowej jednostki nie będę się aż tak dużo wypowiadała. Z pewnością rodzice wiedzieli o takich planach
gminy, no chociażby poprzez ogłoszenie otwartego konkursu. Po połowie roku przyjąć program współpracy wieloletniej i wtedy ogłosić konkurs na przynajmniej perspektywę 3 lat. Nie? I to będzie, myślę, że we wrześniu będziemy mieli program współpracy wieloletniej i oczywiście wtedy ogłosimy konkurs na kolejne lata i już żeby było bardziej stabilne też zarówno dla korzystających, jak i dla ewentualnego oferenta, ten okres będzie dłuższy po prostu, nie? Przy czym gdyby się zdarzyło, że no, nikt nie wystartuje albo oferty będą nie takie, to znaczy przewyższały możliwości i tak dalej, no to wtedy zawsze można wrócić, jak gdyby to i zlecić to prowadzenie MOPS-owi, ale myślę, że ta perspektywa kolejna, czyli 3 lat przynajmniej, bo taki program chcemy przyjąć, będzie zapewniała no już tą stabilność zarówno dla Państwa, jak i dla ewentualnie oferentów, że mają tą perspektywę prowadzenia i rozwijania, bo to też o tym była mowa, żeby ten ośrodek się rozwijał, korzystając z doświadczeń Państwa i swoich, żeby ta perspektywa była dłuższa. Natomiast co do budynku, jakie są plany, proszę Państwa, na dzisiaj jest tam grupa żłobkowa jeszcze, ona będzie... Tak jak wówczas w ośrodku opiekuńczo-rehabilitacyjnym, to są świadczenia z pomocy społecznej i nie rolą ośrodka pomocy społecznej, czyli ośrodka wsparcia jest wykonywanie świadczeń z systemu edukacyjnego, z prawa oświatowego. Mówiła Pani, że coś w konkursie ofert, tam na pewno nie jest napisane świadczenie usług edukacyjnych, bo takich nie mogą być takie świadczone przez nas. Natomiast tam jest zapisany znowu ustawowy zapis, zapewnienie dostępu. Tak, ale to nie oznacza, że w tym miejscu, to są zupełnie inne rodzaje usług i zajęcia edukacyjne, zajęcia rewalidacyjne winna zapewniać placówka oświatowa tam według pewnie rejonizacji, natomiast nie są to rzeczy, które wchodzą w zakres świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. Z innych ustaw, inne kompetencje i nawet inne podmioty, bo za specjalistyczne usługi opiekuńcze odpowiada gmina, natomiast zajęcie rewalidacyjne, z tego, jeżeli się nie mylę, to jest w gestii powiatu, więc to też troszkę jest pomieszanie zajęć. OR z Jastrzębiejna, Kukuczki, łącznie z całym personelem. Czy tutaj traumy dla dzieci nie ma żadnej? Nie ma takiej możliwości, żeby z mojej strony, czy z mojego stowarzyszenia, jakakolwiek osoba niepełnosprawna była poszkodowana. Nie ma takiej opcji. Zaczynało moje stowarzyszenie od kilkunastu osób. Rozrosło się teraz do 55 osób niepełnosprawnych i też cały czas jest systemem rozwoju, a nie niszczenia, wchodzenia. Jeżeli przejmujemy ten ośrodek, to nie po to, że on by działał kilka miesięcy czy rok czasu, tylko po to, żeby było zabezpieczenie głównie dla tych osób niepełnosprawnych w każdym tego służbie. A jak tutaj pani mi zarzuciła w tym układzie, że nie chce dzieci pampersowych, to proszę przyjść zobaczyć na ośrodek, ile dzieci jest u mnie pampersowych, które są myte, pielęgnowane na ośrodku. Niestety jest. I tutaj nie ma żadnej różnicy dla mnie, żeby zmienić pampersa, czy dla pracowników, terapeutów, którzy są, że robią to samo, bo tak samo to robią. Nie ma tutaj żadnej różnicy. Nigdy nie rozróżniałem osoby chodzącej, czy osoby jeżdżącej na wózku, czy osoby mocniej zaburzonej. Niestety w całym mieście mam najwięcej osób najmocniej zaburzonych na ośrodku i są wszystkie rzeczy do tego spełnione. Jeżeli pani się pytała o standardy covidowskie, są w każdym razie. Teraz to, co mówiłem, jest ośrodek zamknięty ze względu na to, że 5 terapeutów jest na zwolnieniu lekarskim i kilka jest dzieci, no widzicie, to są osoby pełnoletnie, dla mnie całe życie będą dziećmi, są tak samo na zwolnieniach. Czyli tutaj kwestii bezpieczeństwa, a reszta, żeby przerwać ten łańcuch, zdecydowałem się na zajęcia hybrydowe, gdzie byłem jedynym na terenie Dolnośląska, który robił zajęcia hybrydowe.
żeby był ten kontakt cały czas z tymi dziećmi, bo jak panie wiecie doskonale, nie ma kontaktu z dziećmi nawet przez sezon urlopowy, to jest cofanie się o kilka miesięcy do tyłu. Czyli rozmawia o tym samym. Tak samo jak rozmawiałem z pracownikami o przejściu, jakie mają zabezpieczenia systemu pracy, więc nawet na rozwój ich jest lepsze niż będą mieli do tej pory. Nikt na tym nic nie traci. Kwestia danego środowiska osób niepełnosprawnych, tak jak mówiłem, trzeba współpracować ze wszystkimi i działać na poprawę tych dzieci. Ja nie jestem kwestią finansową, że jestem tam za pieniądze, działam to społecznie i przede wszystkim działam dla tych osób niepełnosprawnych, a nie w drugą stronę. I tutaj nie można zarzucić mi, jeżeli ktoś mówi o, ktoś o opłatach jakichś czy innych warunkach. Najpierw proszę to sprawdzić, drugą stronę medalu, a później pisać do pani poseł czy do innych urzędników. No to jest nieprawda. No tak jak samo jak napisaliście do pani poseł, że otwieramy ośrodek cały ten kosztem Jastrzębia. Jest to nieprawda, bo w tamtym drugim ośrodku nie mogą oni przebywać. Nawet żeby chcieli, z mocy prawa nie mogą być. Czy najpierw trzeba zobaczyć, a zainteresowania danego okres ośrodkiem czy innych osób jest to w państwa kompetencji. Ja tak samo się dowiaduję od wszystkich rzeczy, które są na BIP-ie, czy o znajomych, czy w twoim środowisku działamy. Nie działamy na pewno, stowarzyszenie nie jest nastawione i nie jest, nigdy nie będzie na działające, krzywdzące osoby niepełnosprawne. Pani mówi, że i nie śmiem w to wątpić, że ten ośrodek funkcjonował tak, jak powinien funkcjonować i jest dobrze, to chciałbym uzyskać na jedno pytanie odpowiedź. Jaki jest cel zmiany tego? Czy to ma być oszczędność, czy to ma być, no nie wiem co, lepsza opieka? Jakie są te perspektywy? Bo tego tutaj nie uzyskuję. Pani tutaj mówi o obawach. Pani mówi o obawach pracownikach. Ja tutaj też nie uzyskałem jak gdyby satysfakcjonującej odpowiedzi. Pan mówi o 12 miesiącach. To co? Ci pracownicy, jeżeli przechodzą do tego drugiego ośrodka, to przechodzą na 12 miesięcy, czy mają zatrudnienie stałe? To chcę uzyskać. Jeżeli mają stałe, to jest całkowicie inny obraz. Bo jeżeli uzyskują 12 miesięcy, to czyli ten okres próbny, to po 12 miesiącach nikt z nimi nie musi wcale rozmawiać, tylko po prostu jedna ze stron się rozchodzi. I tutaj to odpowiedź w tej chwili uzyskuje. Tak samo z tym celem jak gdyby zmian tego ośrodka. Czy to warunki temu przeszkadzają, czy więcej dzieci będzie, czy te płatności będą wyższe czy niższe, to co pani mówiła. I na to potrzebujemy odpowiedzi, a nie to co następuje, że będzie przetarg, będzie za 5 lat, tylko dlaczego. I ja chciałbym uzyskać na to odpowiedź i pewnie panie tutaj, które są, też tego oczekują. A my tutaj sprowadzamy to do dyskusji, to co ma być, będzie przetarg za pół roku, za rok. Dowiadujemy się, że rodzice nie uzyskali pełnej informacji. Kiedy dowiadujemy się, że te konsultacje społeczne albo były pozoryczne, albo ich w ogóle nie było. Nie może tak być, że rodzice w ostatniej chwili dowiadują się tego i to też troszkę pod presją mediów i na nasze zaproszenie w ostatniej chwili. Jest też dla mnie kwestią dość niejasną, dlaczego pani dyrektor MOPS-u nie miała zleconej wizji lokalnej. Ja szczerze ufam prezesowi, natomiast rodzice chcieliby mieć taką pewność, jeżeli nie byli dopuszczeni jednak do prywatnego ośrodka, żeby go chociażby obejrzeć, to co najmniej pani dyrektor MOPS-u powinna taką wizję lokalną przeprowadzić. Ponieważ inaczej głosujemy za czymś, przepchamy coś, a dopiero później będzie wizja lokalna. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, pewnie część z państwa ze mną się zgodzi, że niektóre kwestie socjalne w naszym kraju zachęcają do niepracowania. Patrząc się na tę uchwałę, widzę, że my rodziców osób niepełnosprawnych wręcz chcemy wypchnąć na to bezrobocie albo zachęcić do czarnej strefy. No, o ile dobrze liczę, 300% z 528 zł to jest 1584 zł. Ciężko się chyba utrzymać za 1584 zł, tak?